kto najbardziej zmieni swój wygląd nie do poznania, wygrywa 200 zł. Lecimy. Aluś, no, pożyczysz mi szpilę? Te niebieskie? Te niebieskie. No pożycz. Jest! Dobra, dziękuję ci. Zrobiłeś mi beret, co ty robisz? Zobaczycie na końcu. Moim planem, żeby no jak najbardziej się zmienić, to cofnąć się wstecz. Zostać ponownie dzieckiem, takim niemowlakiem. I do tego mojego pomysłu potrzebuję wózka dziecięcego. Często są oferty, że ktoś odda po prostu wózek za darmo. I teraz po prostu trzeba przedzwonić i obczaić, czy ktoś akurat da radę mi ten wózek oddać. To jest genialny pomysł, biorę się tym fest. To jest mój game changer. Stwierdziłam, że przebieram się za takiego mocnego nerda. Muszę znaleźć jakąś koszulę, jakieś takie za duże spodnie, które zepnę sobie w pasie takim paskiem, plecak, książkę wezmę do ręki, wyjmę wszystkie kulczyki, które mam i jakby zrobię z siebie takiego totalnego nerda, który próbuje być cool. To jest mój plan. Próbuję znaleźć jakiś strój budowlańca. O, też w razie czego robotnik, no. Cały wieszak robotnikowych rzeczy. Tylko czy znajdę do tego gacie jakieś takie budowlańskie? O, takie na przykład. Są takie wielkie. 3/4. Rybaczki. Rybaczki, o nie! Spalę się ze wstydu. Dobrze, że nie ogoliłem nóg, to przynajmniej mam owłosione nogi teraz. Tylko z drugiej strony, jakbym zakrył nogi jakoś, to jeżeli mogłoby też pomyśleć, że jest to któraś z dziewczyn. Wiecie, ja sobie normalnie dorobię brodę, proszę sobie, wiecie, jakoś pobrudzić, jakieś narzędzia powkładać w ogóle. I wtedy to by miało większy sens. Ja generalnie mam taki pomysł, że będę chcę znaleźć sobie czerwone ciuchy, ale tak zrobić w miarę kształt swojego ciała, żeby był kształtem truskawki i zrobić głowę jako ten korzonek. Moim zdaniem to jest super pomysł i dzisiaj szukamy czerwonych i zielonych rzeczy. Ja przyrosnę w tym odcinku samego siebie, tak mi się wydaje. Będę wyglądał jak totalnie inna wersja mnie. Chcę nawet zakryć tatuaże, ale nie wiem, czy mi się uda. A tutaj potrzebuję znaleźć jakąś taką solidnie szaloną perukę. Oj, chyba to. Zanim zajmę się później, bo na pewno biorę tą perukę. Dzień dobry, Michał Popiołek z tej strony. Ja dzwonię z ogłoszenia, oddam za darmo spacerówkę. Czy byłaby szansa odebrać go od zaraz? Musiałabym przedzwonić do domu, czy ktoś jest. No to jakby pani mogła, to by byłoby super. Dobra. Ja wam teraz zdradzę, za kogo się przebieram. Mam inspirację. Inspiracją jest Drag Queen. Tylko będę niebieską wersją. Ja już idąc tutaj zauważyłam pewną wspaniałą rzecz. No czy to nie jest idealne? Przecież to jest super i tak sekucne. No i będę truskawką. I do tego ewentualnie bym znalazła coś na górę. Pani truskawka, muszę znaleźć zieloną farbkę do twarzy gdzieś i z czegoś zrobić te pesteczki, ale najpierw muszę jeszcze znaleźć coś, z czego zrobię czapkę. Myślałam może o czymś w tym stylu. Nie wiem jeszcze, jak to miałabym uformować na mojej głowie. Dobrze to wygląda? Biorę te trzy rzeczy na ten moment i resztę wydaje mi się, że kupimy już w galerii. Halo? Pan co, nie ma nikogo w domu, ja będę tak 14:10, 15. To jeszcze jak coś to odzwonię, dobrze? Dobra, pewnie. Dobrze, super, dziękuję bardzo, do widzenia. Lipa, potrzebuję tego wózka do szczęścia. Mamy tutaj takie właśnie bardzo duże garniturowe spodnie i do tego mam teraz dwa swetry i nie wiem, który wybrać. Znajdę fajną koszulę, to wtedy sobie dobiorę. Najlepiej, żeby totalnie nie pasowała do tego wszystkiego, żeby to było, wiecie, takie totalnie odklejone. Idę poszukać koszuli i pokażę wam już cały dobrany fit. Znalazłem chyba faworyta. Co uważasz? O, nawet z chłopie nogi jednej w to nie wciśniesz. Przymierzalnia. Ja nie wejdę. Myślę, że to jest pod drag queen idealne, tylko teraz co z tą górą? Góra nie będzie pasować. Muszę znaleźć inną górę szybko, dobra. Naszą ostatnią nadzieją została pani Martyna, która powiedziała, że będzie w domu od 2:15. Dzień dobry. Czy możemy się umówić na 14:15 na odbiór wózka? Czy mówi się pani ze mną na walentynki? Jak najbardziej. O, jeszcze uśmieszek, czyli coś z tego będzie. Czy ta koszula do tego swetra, czy do tego swetra? Do tego swetra. Ona jest fest pstrokata i w ogóle nie pasuje do tego swetra, dlatego na pewno musi być to kolabo. No dobra, to biorę do tego te spodnie i idę płacić. Prawdziwe kurne body. To jest chyba drag queen, co? Nie, jeszcze wiedziałem, że są takie fikuśne różne rzeczy. Wziąłem taką bransoletę, taki naszyjnik do tej stylówki. Pod kolor oczywiście włosów, butów i wizaż, na który zaraz jadę. Dobra, więc właśnie teraz będziemy jechać po nasz wózek. Miejmy nadzieję, że się zmieści, ale wydaje mi się, że z tym raczej problemu nie będzie. Więc moim zdaniem to myślę, że wygrywamy to. Dobra, moi drodzy, mam już wszystko, właśnie zakupiłam farbki do twarzy, w zasadzie takie pisaki, mam nadzieję, że mi to wystarczy na całą twarz. Lecimy do domu w takim razie się przygotowywać. Ja powiedziałam, że to pod kolor skóry musi być, no nie? No, to tak, że nie, czy nie sobie będę testuje? Tak. Ej, chyba to robimy. Słuchajcie, jak mi się uda zakryć te tatuaże, to będę wyglądał całkiem nie jak ja. Czyli o to chodzi w tym odcinku. Biorę dwa opakowania kolczyków i będę miała złoty aparat, bo nie ma akurat srebrnego. No i widzimy się w domu. Kochani, właśnie dojechaliśmy i mam nasz wózek. Jechaliśmy tu około 45 minut.
minut, więc teraz drugie 45 minut mamy do Krakowa. A jeszcze pamiętajcie, że musimy zrobić w nim otwór na moją dziurę, jakoś schować moje ciało, więc dużo roboty czeka, a mało czasu strasznie, więc koniecznie ogląda się do końca, żeby zobaczyć, kto wygra 200 zł i dlaczego to będzie Baby Micho. Kochani, ja idę na kolejną rzecz, najmocniejszą w tym moim całym przebraniu, a w międzyczasie jeszcze kupiłem soczewki. Chciałem zmienić też kolor oczu, żeby to wyglądało, wiecie, jeszcze inaczej, coś jeszcze, mały detal, który mogłem zmienić i idę je zaraz założyć. Tak, duży spodzień, kurtka, butubrak. Dobra, pojedziemy jeszcze do galerii, może tam zobaczę jakieś hodopędy. W drodze do domu Gen Z ogarnąłem to, że przydadzą się jednak Boba sobie jakieś dodatki, jakiś smoczek na przykład, albo czepek dla dziecka, więc właśnie teraz podjechałem do sklepu i będziemy kupować te rzeczy. Dobra, słuchajcie, teraz szedłem na punkt kulminacyjny i z moją twarzą się stanie coś, czego chyba nigdy bym sam w życiu nie zrobił. Zaraz zobaczycie. Strasznie dziwnie się czuję. Jest to małe wyjście poza moją strefę komfortu. To jest wiadomo nie efekt, początek, ale pierwszy raz się tak widzę. Muszę teraz powiesić te łezki, w sensie pestki, które będą przyklejane tutaj. Mam pomocnika, jak coś tutaj się dzieje, to ona musi sprawdzić. Ej, to są nożyczki, uważaj! Dzisiaj wygrywam 200, moi drodzy. Mamy nasze smoczki, mamy nasz śliniaczek, nie wiem czy tam zmieszczę łeb, ale tylko takie rzeczy dla dzieci były. A jestem ciekawy, jak reszta sobie radzi. Myślę, że troszeczkę zaczynam się zastanawiać, czy nie przesadziłem w tym odcinku. Ale mam nadzieję, że przynajmniej efekt finalny będzie się wam podobał. A jako malarz, tynkarz, akrobata, ja nie mogę być nieskazitelnie czysto ubrany. Nasz robotnik oczywiście na robocie się troszkę ufajda. But na pewno w tej podeszwie. Dobra, jest to na pewno efekt zamierzony, wszystko pod kontrolą. Ta farba mi trafiła do gardła. Kurna, wszystko białe, ja pitole. Ja się nie domyję. No dobra, no poświęcę się, jak wygram 200, to kupię nowy spodzień. Ja ci nie przeszkadzam, przepraszam. Musisz tutaj tak przed kamerą. Kot influencer. Mamy pierwszą turę. No i ja to tak ponaklejam, wiecie, randomowo w różnych miejscach. Myślę, że git. Siemanko, witam w domu Gen Z. Mam nasz wózek, mamy siebie. Teraz trzeba jakoś te dwie rzeczy połączyć, żebym jakoś tam szedł. Na początku zrobimy sobie przymiarki. Czy w ogóle to ma rację bytu? Nie mam pojęcia, co mamy zrobić. Muszę, kurde, jakoś nogi dać tutaj, wtedy będę tak leżał, później to zasłonię moje ciało, wytnę tutaj otwór na głowę i będzie hit. Założyłem. Nie, no jest strasznie źle, nie? Kurde. Ja pierdzielę. No mam nadzieję, że mnie nie poznają. A to jeszcze nie koniec, zaraz efekt finalny. Dobra, chwila prawdy. Dobrze to wygląda? But i kurtałka. Darę, wszystko się zgadza. Kask po koledze, który odszedł na emeryturę. Trochę tutaj, co by się tam coś podziało. Na białym kasku, białą farbą, przecież to jest normalne. Klas. Dobra, moi drodzy, zaczęłam to już przyklejać i jest tego sporo. W ogóle jak tak zrobię, to ja wyglądam jak arbuz. Kochani, efekt finalny, czyli najmocniejsza rzecz tutaj w mojej metamorfozie, w mojej przemianie. Dlatego, że jak do tego założę perukę, jeszcze soczewki zaraz, to myślę, że kurczę, no będę do poznania poniekąd, no bo da się mnie poznać, ale mam nadzieję, że nie będę kompletnie sobą. Dobra, jako że jestem robotnikiem, muszę sobie dorobić jakąś brodę, muszę jak najmniej przypominać siebie. No z daleka wygląda jak zarost, no. Czy już wyglądam jak jakiś pan Stefan? Przechodzimy do malowania twarzy i lecimy naprawdę na grubo, bo czas nas goni. Najgorsze jest to, że ten kolor zielony, który jest tutaj, on nie za bardzo meczuje do tego, więc postaram się to zmieszać z żółtym i białym. Ej, miesza się. O, widzicie? I jest jaśniejszy. Zarąbicie to wygląda. Boję się, że się rozmarzę. Powiedzmy to jak kobieta? O, jest. O, wow. Ej, jest różnica czy nie? Trochę jest, ale nie jest jakaś mocna. Nie, jest różnica. Włos jeszcze będzie fajnie pasować. Nie widzę różnicy mocno. Wracamy do domu, bo jeszcze trzeba tu aż zakrać. Jest to moment na ściągnięcie wszystkich moich kolczyków. Nie wszystkie mogę ściągnąć, bo niektóre w uszach są świeże, ale postaram się ściągnąć te, które się najbardziej tam rzucają w oczy. Dorysuję sobie takiego delikatnego wąsika i w sumie tyle, więc mnie już zobaczycie na prezentacji przed jury. A ja dalej siedzę i dorysowuję włoski. Zobaczcie, jak to już teraz wygląda. Tu brwi też robię takie bushi. Wydaje mi się, że mo nie będę wyglądać za bardzo jak ja. Przesada to jest totalna. Kochani, robimy finalną transformację. Dobra, nie widać, że to body. Okej, okay. Jest dobrze, bo jest świecąco. Wow. Odpinę to hot dog. A jak to wygląda? No stąd dobrze to wygląda. Z nogami lipa, no, no ale tu masz to było jakoś zasłonić, nie? Ała, co to trzeba się? Kurwa, rzucił fajnym pomysłem, żeby zasłonić moje nogi kocykiem. Jednocześnie zasłonimy też resztę ciała dziecka potencjonalnego i po prostu będzie wystawać mi tutaj głowa. Więc jak chcecie zobaczyć, jak mi poszło, to oglądajcie do końca, żeby zobaczyć moje przedstawienie. Niestety jest taki przypał, że ciągle mi odpadają te, no w ogóle ich prawie.
zamieniłam, chodźcie. O, może jeszcze mi się coś uda wymyślić, ale wątpię. Życzcie mi powodzenia. Dobra, słuchajcie, jak możecie zobaczyć, zrobiłem sobie przed chwilą krzyż pod okiem. I teraz planuję sobie na szyi zrobić tatuaż. O kurno, to będzie ciężkie. Trzeba trochę przyklepać pudrem teraz ten tatuaż, co by on wyglądał na prawdziwy. Od razu lepiej to wygląda. Trochę się jeszcze muszę upierdzielić farbą na twarzy. Lecę się ubrać, idę po moje wszystkie rekwizyty i widzicie się już ze mną w mojej finalnej wersji. Ty, no patrz to, nie, no to jest full zakryty. No nie widać stąd tego w ogóle. No jak tak wyjdę, nie będę wiedział. Kurde, ej, to działa cuda jakby. Oczywiście bransoletka, na szyjnik. Będę bardziej slay niż Olek. I moi drodzy, najważniejsza rzecz. Dobrze wyglądał. Powiedziałbyś się tego? Nie. Dobra, proszę państwa, zaczynamy. Ja jestem na pierwszy ogień. Czy miałeś doczekać? Ej, rozwiążemy jakąś matkę. Ej, aha, to okulary, ej, ona wyglądała, jakby miała zrobioną coś z twarzą. Jakaś geometria. Ej, mocna pozycja ogólnie, że tak powiem, zaprezentowana. Chciałem pokazać jakby zdjęcia z moimi kolegami. To ja i koledzy. No nie wyglądasz jak Polasieczko. Jedyny element, który został w zasadzie taki jak był, to włosy chyba. Widzę, że są naoliwione. Ale wszystkie trochę z nosa wyjęłam. Specjalnie. Jakbyś się ogoliła na łyso, to bym nie poznał cię w ogóle na ulicy. To przez te okulary głównie, bo jakby strasznie zniekształcają te twarz. Tak, strasznie. Tak, jakby no się nagle zrobiła kwadratowa w ogóle. A wiecie, że ja was w ogóle nie widzę. A pokaż te okulary. Tak, mogę się pokazać bez okularów. Będę na Sigma? Ja idę rozwiązywać mnóstwo dalej. Nie? Słyszę śmiechy, chichy. Pokładam potężne nadzieje w tym uczestniku. A co to jest? Ona jest chyba arbuzem. Truskawką, ona jest chyba truskawką. Nie, no fajnie. Fajne masz te pestki. Trochę poospadałem. Najlepsze są brwi. Nie, no fajnie wyglądasz. Chodzi o to, że jestem zaskoczony po prostu, bo się spodziewałem humanoidalnych po prostu przedstawień. Nagle się pojawił owoc, to jestem w lekkiej konsternacji. Zdecydowanie odróżniła się od siebie na co dzień. Nie można powiedzieć, że nie. A jakby ten performance, masz na przykład jakieś hasło, które byś chciała szerzyć? No, po prostu jest truskawką. Dziękujemy bardzo. Bardzo się ma masywnego na sobie, bo wolno idzie. Jest żółta guma, habeciara. O kurde! Mocne! Naprawić ci coś? A pokaż ciarę na szyi. Stay strong. Mega dużo detali, jakby bardzo dużo masz gadżetów w ogóle w tych spodniach i w ogóle bardzo jesteś brudny. Robota była do zrobienia, nie? W ogóle to tobie nie pasuje do Olka. Ale kurde, ma to jakiś urok. Co, jakaś ocenka? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Okej. Okay. Widzimy się na parkingu. Z każdym człowiekiem jest coraz lepiej. Chyba słyszę szpilki. Przed państwem Azur Diva. Usunąłem wszystkie tatuaże. Tylko dlatego, że przestały mi się podobać, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, spójrz na te łopaty. Ja nie mogę przestać się patrzeć na twoje nogi. Od szyi w dół jest bardzo, że tak powiem, przykuwa uwagę. Ale jak jest grawne. Stary, co się stało? Jaki stary. Przepraszam, Azur Diva. Masz soczewki! Ej, masz oczekiwa Faustyna! Powiem ci, że zabrakło mi słów. Na mój widok nie jednemu zabrakło słów, nie jednej. Odcinek polegał na tym, żeby jak najbardziej się od siebie odróżnić. Ja nie widzę tu Dominika. Ja zdecydowanie też nie. Wychodzę. Slep. Boję się. Będziesz musiał mi nałożyć to, te wodę od góry. Znowu się przebrali za ducha. Co się dzieje tam? Słuchajcie, wróciłem jeszcze na chwilę, bo musiałem kogoś przyprowadzić. Ale w sumie czy coś się zmieniło? Dzień jak co dzień. Żartujesz sobie. Nie no stary, czy coś się zmieniło? Po prostu chodzi mi o to, że ty jesteś bardzo młody duchem. Uważasz, że jestem praktycznie taki sam jak niemowlę? Chciałbym cię wychować. No, może mi ktoś zabrać, proszę. Chodź kochany, bo widzę, że ci tu źle. Słuchaj, ej, to jest ciekawszy element tego stroju od tyłu. Nic, ja mi się... On nie ma nic, on jest zapięty w ramę wózka. Ja idę sobie, no ale tak mnie wyzywacie. Ja to będzie strasznie trudny wybór. Ja bym na kozę zaczęła od tego, kogo na pewno wyeliminować. Na mnie jakoś nie porwał nauczyciel. Nie zrobił przepotężne wrażenie na samym początku, ale w porównaniu już potem w zestawieniu do reszty to już nie było takiego wow. Truskawka była fajnym pomysłem, że jakby to nie jest humanoidalne, że wszyscy się przebrali za ludzi.
ludzi w jakimś jakby wydaniu i tak dalej. Najbardziej chyba w pamięci mi zapadł Olek. I Dominik, no nie mów, że nie. Dominik się też bardzo postara. A co myślisz o Michu? Bardzo ciekawy pomysł. Brakowało mi czegoś takiego, nie wiem, make-upu albo jakichś takich szczegółów. Pomysł był fajny. Prosty po prostu. Ale prosty, tak, tak, tak. No to jesteśmy ready chyba. No chyba tak. Moi drodzy, wspólnie z Olą zdecydowaliśmy, że ten odcinek wygrywa i wygrywa 200 zł. Olek! Yeah!